Randkowanie przez internet. Najpopularniejszą aplikacją dla samotnych czy też spragnionych przygody osób jest Tinder. Możemy tam znaleźć atrakcyjnych i ciekawych rozmówców, w dodatku mieszkających w pobliżu. W dzisiejszych czasach to chyba najprostszy sposób, by szybko nawiązywać nowe znajomości. Tyle, że takie randki mają jedną, ale zasadniczą wadę. Tak naprawdę nigdy nie możemy być w 100% pewni, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. Rzecz jasna, zamiary większości użytkowników Tindera i tego typu aplikacji są klarowne i pozytywne, lecz odstępstw od normy nie brakuje. W sieci łatwo zataić swoją prawdziwą osobowość i oczarować wdziękiem, który w rzeczywistości maskuje możliwie najgorsze cechy. O zgubnych skutkach jednego przesunięcia ekranu w prawo przekonała się niejaka Molly McLaren, brytyjska studentka wychowania fizycznego. W dzisiejszym podcaście wraz z Marcinem Myszką z Kryminatorium opowiemy Wam, do czego może doprowadzić prawdziwa obsesja. Nazywam się Konrad Szymański, słuchacie podcastu Sonder. Jesteś tu pierwszy raz? Koniecznie zaobserwuj mnie na YouTube i Spotify. A jeśli chcesz mi pomóc w rozwoju Sondera, będę bardzo wdzięczny za ocenienie podcastu na tych platformach. Dziękuję. Sonder, poznaj nieznane historie. Molly McLaren była jedną z tych dziewczyn, które samą obecnością wywoływały uśmiech na twarzy. Jej radosne i niezwykle ciepłe usposobienie przyciągały innych ludzi niczym magnes. Urodzona w mieście Chatham, w hrabstwie Kent, Molly zmagała się z dużymi problemami zdrowotnymi, bowiem cierpiała na bulimię. Choroba ta jest zaburzeniem odżywiania na tle psychicznym i może powodować w organizmie poważne konsekwencje. Molly prowadziła bloga, na którym pisała o swojej walce z bulimią. Na cel wzięła sobie zwiększenie świadomości w kwestii zaburzeń odżywiania oraz udzielenie wsparcia chorym. Na blogu śmiało przedstawiała swoją historię oraz wyzwania, jakie napotykała podczas leczenia. Była bardzo odważna, dzieląc się swoją prywatnością i zachęcając innych do szukania pomocy. Wiele osób z bulimią doświadcza poczucia winy oraz wstydu. Swoją otwartością Molly próbowała udowodnić, że tak negatywne emocje wcale nie muszą towarzyszyć tej chorobie. Panna McLaren uwielbiała uprawiać sport. Wysiłek stanowił dla niej ucieczkę od problemów i pozwalał wyrażać samą siebie. Nic więc dziwnego, że wybrała kierunek studiów związany ze sportem. Na Uniwersytecie w Kent szybko znalazła przyjaciół, z którymi zaczęła spędzać wolny czas. Młoda kobieta chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych organizowanych przez uczelnię. Lubiła także prowadzić zajęcia z fitnessu dla dzieci. Naukę łączyła z pracą w niepełnym wymiarze godzin jako ekspedientka w sklepie odzieżowym, w którym poznała swoją bardzo bliską przyjaciółkę, Amy Lee. Moje pierwsze wrażenia z poznania Molly to przede wszystkim zachwyt jej urodą i stałym uśmiechem. Właściwie nie widywałam jej bez niego. Była rodzajem żartownisia, który zawsze postara się pocieszyć kogoś, gdy ten ma zły dzień. Kiedy miałam jakąś sprzeczkę z klientem, ona od razu podchodziła i obracała wszystko w żart. Mówiła Amy. Molly świetnie dawała sobie radę w życiu. Lecz pomimo spotkań ze znajomymi i popularności, jaką się cieszyła, czuła, że brakuje jej miłości. W związku z tym na początku wakacji w 2016 roku 22-latka postanowiła zainstalować na swoim telefonie Tindera. Aplikacja do randkowania zyskiwała wówczas gigantyczny rozgłos. Na jej uczelni niemalże każdy student starał się znaleźć drugą połówkę przez internet. Molly stwierdziła, że też spróbuje szczęścia i w niezobowiązujący sposób pozna kogoś, kto przypadnie jej do gustu. Nie chodziło o znalezienie chłopaka na siłę. Mierzyła jedynie w wartościową znajomość, która wniesie coś dobrego do jej życia. Początkowo podczas korzystania z aplikacji trafiała na dziwnych i nieprzyjemnych facetów, ale wkrótce zobaczyła profil mężczyzny, który wpadł jej w oko. Molly przesunęła ekran w prawo, czym wyraziła chęć na rozmowę z 2 lata starszym Joshuą Stimsonem.
Natychmiastowo zaczęli ze sobą pisać, a dogadywanie się nie stanowiło dla nich żadnego problemu. Połączyła ich pasja do sportu i trudna młodość, ponieważ Josh ciężko zniósł rozwód rodziców, po którym wraz z ojcem przeprowadził się do Rochester, miasta położonego około 9 km obok miejsca zamieszkania Molly. Po 4 miesiącach pisania, jesienią 2016 roku, nowo poznani znajomi postanowili pójść razem na kolację. Pomiędzy nimi od razu coś zaiskrzyło. Josh zachowywał się jak dżentelmen i zauroczył Molly, która podchodziła do niego dość nieśmiało. Nie miała dużego doświadczenia. Nigdy nie była w związku dłuższym niż kilka miesięcy, więc każdy flirt nieco ją krępował. Molly i Josh zaczęli mówić o swoich trudnych przeżyciach, co bardzo podobało się kobiecie. Poczuła, że wreszcie napotkała kogoś, na kim będzie mogła się oprzeć. Oczywiście z wzajemnością. Mężczyzna ujawnił, iż cierpi na afektywną chorobę dwubiegunową. To jednak nie było wtedy żadną przeszkodą, ponieważ Josh nie wykazywał symptomów, które mogłyby niepokoić. Spotykali się bardzo regularnie, często też razem ćwiczyli. Na początku wszystko wydawało się iść jak po sznurku. Miłość mocno uderzyła im do głów. Po jakimś czasie Molly przedstawiła swojego nowego chłopaka znajomym oraz rodzicom, którzy dowiedzieli się od niej o problemach psychicznych Josha. O związku poinformowała też za pomocą Facebooka. Kiedy go poznałam, wydawał się normalnym facetem. Nigdy nie widziałam żadnego zmiennego nastroju w jego wykonaniu, nigdy nie widziałam żadnej zmiany w jego ekspresji. W pewnym momencie zauważyłam jednak, że bywał trochę zimny i obojętny. Wspominała mama Molly, Joan McLaren. Gdy zostali parą, Josh rzucił pracę jako magazynier, by spędzać z ukochaną więcej czasu, co ta uznała za niedojrzałe postępowanie. Ponadto zastanawiała ją tajemniczość wybranka, który zdążył poznać jej znajomych, natomiast sam milczał na temat swojego życia towarzyskiego. Jego zachowanie powoli zaczynało drażnić Molly, która potrzebowała odrobinę swobody, natomiast Josh chciał spędzać z nią każdą wolną chwilę. Przyjaciele Molly nie polubili Josha. Opisywali go jako nieco zaborczego i apodyktycznego. Jedna z jej przyjaciółek z uczelni, Amelia Davis, szybko zniechęciła się do niego po tym, jak próbował poróżnić ją z Molly. Młoda studentka sama zaczęła dostrzegać toksyczność swojego chłopaka, który potrafił przychodzić z niezapowiedzianą wizytą do jej domu i godzinami leżeć obok, gdy ta oddawała się nauce. Powoli było dla niej jasne, iż mężczyzna chce mieć kontrolę nad wszystkim, co robi jego partnerka. Do tego próbuje odciąć ją od przyjaciół. Stimson coraz bardziej ograniczał Molly, a ta coraz bardziej dusiła się w tym związku. Mimo tego nie potrafiła podjąć decyzji o rozstaniu. Było jej żal zmagającego się z problemami psychicznymi chłopaka. Zwierzyła się matce, że czuje zmęczenie i znudzenie wobec Josha, lecz nie potrafi tego zakończyć. Wszelkie rozmowy i próby wytłumaczenia partnerowi jego złej postawy dawały efekt tylko na chwilę, a potem wszystko wracało do normy. Przez pewien czas Josh utrzymywał dobre relacje z rodzicami Molly. Rozmawiał z jej tatą o piłce nożnej, a nawet wolał spędzić dzień ojca z nim niż z własnym tatą. Rodzice Molly poznali rodziców Josha, kiedy ten wziął udział w londyńskim maratonie w kwietniu 2017 roku. Wówczas państwo Stimson zachwalali Molly, przekonując, że ma ona bardzo dobry wpływ na ich syna. Rzeczywistość nie była jednak tak kolorowa, a najbliższe otoczenie Molly coraz częściej dostrzegało despotyczne zachowanie Josha. Wyglądało na to, że nie miał żadnych przyjaciół i był trochę samotnikiem. Chciał ją tylko dla siebie i nie był zainteresowany zawieraniem nowych znajomości. Nie chciał nawet kontaktu z przyjaciółmi Molly. Zachowywał się nachalnie,
Przychodził do nas nieproszony, kiedy Molly chciała mieć trochę czasu dla siebie. Twierdził ojciec kobiety, Doug McLaren. Molly miała uzasadnione obawy, że przez stres, który dotyka ją w związku, poważne problemy z odżywianiem wrócą. Niszczycielskie działanie Stimpsona bardzo źle odbijały się na jej psychice. Josh sprytnie manipulował dziewczyną, robiąc z siebie ofiarę i odwracając kota ogonem w taki sposób, by na końcu kobieta to jemu współczuła. Czara goryczy przelała się na 60. urodzinach cioci Molly. Josh był zazdrosny nawet o to, że jego dziewczyna tańczy ze swoimi kuzynami. Siedział z boku z obrażoną miną i obserwował swoją partnerkę. Kiedy impreza dobiegła końca, para mocno się pokłóciła. Wtedy postanowiła powiedzieć dość. Wyznała mamie, że nie czuje już nic do Josha i jest gotowa, by zakomunikować mu koniec ich relacji. Stimpson na słowa o końcu związku zareagował bardzo emocjonalnie. Błagał ją o kolejną szansę, obiecując, że tym razem na pewno będzie inaczej. Molly złamała się pod naporem jego próśb i postanowiła zobaczyć, czy Josh rzeczywiście dotrzyma słowa. Mężczyzna jednak nie potrafił opanować swojej żądzy kontrolowania i dalej bezczelnie wtykał nos w każdy aspekt jej życia. 17 czerwca 2017 roku Molly zorganizowała imprezę z okazji swoich 23 urodzin. To właśnie na niej ostatecznie zerwała z Joshem, który na oczach wszystkich zgromadzonych wpadł w szał i krzycząc na cały głos wyszedł z klubu. W tamtym momencie wszystkie najgorsze cechy mężczyzny opuściły swoje pozorne skrytki i zaczęły dochodzić do głosu. Odrzucenie tak bardzo go zabolało, że miał na celu już tylko jedno – zemstę. Zaczął publikować na Facebooku kłamliwe treści szkalujące jego byłą już dziewczynę. Choć Molly zablokowała go na tej platformie, on oznaczał jej znajomych oraz rodzinę. Drogą internetową zarzucał kobiecie, że jest uzależniona od kokainy, a imidż sportsmenki to jedynie kreacja. Bliscy Molly zablokowali Stimpsona na Facebooku, więc swoje nękanie kontynuował za pomocą WhatsAppa. Groził Molly, że zjawi się w jej domu. A kiedy napisał wiadomość, w której sugerował, że jego prześladowanie dopiero się zaczyna, przerażona kobieta postanowiła działać coraz bardziej radykalnie. Jej wspomniana przyjaciółka, Amy Lee, tak zapamiętała relację Molly z tamtego dnia. Molly zasięgnęła porady u swojej mamy i razem postanowiły pójść na posterunek policji, aby zgłosić sprawę. Zapytały, jak można sprawić, by Stimpson usunął swoje posty z internetu. To było dość mrożące krew w żyłach, ponieważ policjant stwierdził, że najlepszym sposobem będzie zadzwonienie do niego w tym momencie i zażądanie usunięcia wszystkiego, co opublikował na temat Molly. Początkowo telefon od policjanta nie zrobił wrażenia na prześladowcę. Jednakże kilka dni później ten sam funkcjonariusz zadzwonił do Molly i poinformował ją, że Josh zdecydował się na wykasowanie obraźliwych postów. Dziewczyna poczuła chwilową ulgę, lecz nie przypuszczała, że najgorsze dopiero przed nią. Obsesja, która kierowała Joshem, przybrała monstrualne rozmiary. Posuwał się do najbardziej wymyślnych rozwiązań, by dotrzeć do swojej ex. W tylko sobie znany sposób zmanipulował inną dziewczynę, by ta zaprzyjaźniła się z Molly poprzez media społecznościowe. Dzięki temu miał wgląd do tego, co robi, gdzie jest i z kim jest. 28 czerwca Molly wraz z przyjaciółmi wybrała się do baru w rodzinnej miejscowości Chatham, by oblać sukcesy. Ona dostała się na upragniony kurs trenerski, a jedna z przyjaciółek awansowała w pracy. Przed wyjściem Molly napisała na Facebooku, dokąd się wybiera. Niespodziewanie w pewnej chwili do klubu wszedł Josh wraz z tajemniczą dziewczyną u boku. Molly i reszta grupy byli bardzo zaskoczeni i nie potraktowali tego jako przypadku.
Atmosfera zrobiła się bardzo gęsta, a Molly pomyślała nawet, że Josh chce, aby była zazdrosna. Ona jednak już nic do niego nie czuła. Powiedziała, że musi iść do domu, by zdążyć na ulubiony program w telewizji. Jedna z przyjaciółek, tuż po jej wyjściu, wysłała do niej SMS-a, martwiąc się, czy ta na pewno jest bezpieczna. Molly spokojnie wróciła do domu. Nie wiedziała jednak, że stalker wciąż ją obserwuje. Sonder, poznaj nieznane historie. Następnego dnia, z samego rana, Molly wybrała się na siłownię w Chatham. Chciała nagrać swój trening i potem umieścić relację z niego na swoim blogu. Ku jej zdziwieniu, nagle obok niej pojawił się Stimson. Kamery w budynku nagrały moment, w którym wchodził na siłownię, lecz zanim przekroczył drzwi od pomieszczenia, zawahał się i zawrócił, by po chwili ostatecznie wejść do środka. Molly znów ogarnął strach, lecz zdołała zebrać się na odwagę i zapytać go, dlaczego kolejny raz znalazł się dokładnie w tym samym miejscu co ona. Josh odburknął tylko, że to nie jej sprawa i po chwili treningu opuścił salę i wyszedł na parking, co również uchwycił monitoring. Materiały wideo z tego zajścia można znaleźć na YouTube. Molly od razu napisała do przyjaciółki Amy, by pożalić się na kolejną przykrą sytuację z udziałem Josha. Napisałam jej, że powinna stamtąd jak najszybciej wyjść. Zadzwoniła do swojej mamy, która nakazała jej od razu jechać prosto do domu. On w tym samym czasie czekał na nią na parkingu, opowiadała Amy. Tuż po godzinie 11 rano Molly wyszła z siłowni. Napisała do Amy SMS-a, w którym narzekała, że ciągle musi się oglądać za siebie. To była ostatnia wiadomość, jaką wysłała w swoim życiu. Gdy wsiadła do samochodu, Stimson, czyhający na parkingu, szybko podszedł do niej, otworzył drzwi i zaczął dźgać ją nożem. Mężczyzna wpadł w amok i zadawał ciosy bez opamiętania, by następnie poderżnąć ofierze gardło. Łącznie na ciele zamordowanej kobiety naliczono 75 ran kłutych. Benjamin Morton, starszy mężczyzna spacerujący wówczas z psem, zobaczył, co się dzieje i błyskawicznie ruszył na ratunek. Bezskutecznie próbował odciągnąć Josha od Molly. Chciał przytrzasnąć go drzwiami od auta, jednak Stimson nie zwracał na niego uwagi, tylko w szale dźgał swoją byłą partnerkę. Morton zorientował się, że Josh zostawił w stojącym obok samochodzie włączony silnik, więc postanowił nie dopuścić, aby morderca zbiegł. Policja zawiadomiona przez resztę świadków w kilka minut przyjechała na miejsce. Na jednej z kamer w radiowozie zarejestrowano widok Josha stojącego na parkingu w koszulce pełnej plam krwi. Nie miał zamiaru uciekać. Beznamiętnie wymamrotał tylko: to mnie szukacie, to ja ją zabiłem. Jest w swoim samochodzie. Pomimo wysiłków ratowników medycznych, Molly McLaren została oficjalnie uznana za zmarłą o 11:43. Proces Joshua Stimsona ruszył 23 stycznia 2018 roku, nieco ponad 6 miesięcy po dramatycznych wydarzeniach z parkingu. W trakcie licznych rozpraw wyszło na jaw, że Stimson w przeszłości prześladował także inne kobiety. Jednak te miały dużo więcej szczęścia niż Molly McLaren. Zeznania złożyły dwie pokrzywdzone, Alexandra Dale i Leah Hubbard. Alexandra i Josh poznali się na Tinderze w 2013 roku. Kobieta opowiedziała o piekle, które jej urządził. Podczas imprez nie mogła rozmawiać z innymi mężczyznami. Potrafił dzwonić do niej ponad 20 razy, by tylko dowiedzieć się, gdzie teraz jest. Gdy wystraszona Aleksandra chciała urwać z nim kontakt, ten w odwecie nakłamał jej byłemu chłopakowi, że w trakcie ich związku ona zdradzała go z jego bratem.
Dale otrzymała nawet zdjęcie, na którym stoi w jej ogródku, mimo że nigdy nie powiedziała mu, gdzie mieszka. W akcie desperacji poprzecinał jej wszystkie opony w samochodzie. Aleksandra kilka razy zgłaszała zawiadomienie na policję, zwłaszcza wtedy, gdy posuwał się do gruźb śmierci. Nigdy go nie zatrzymano, lecz ostrzeżenia policjantów pomogły i Josh w końcu odpuścił. Stimpson i Leah Hubbard pierwszy raz zobaczyli się w maju 2016 roku, czyli około miesiąca przed tym, zanim Josh poznał Molly. To była krótka znajomość, ponieważ Stimpson od razu unaocznił swoje najgorsze cechy. Gdy Leah powiedziała mu, że idzie na wieczór panieński, ten agresywnie zapytał, czy będzie tam rozmawiała z innymi mężczyznami. Następnego dnia została zasypana przez niego wiadomościami pełnymi pretensji i oznak zazdrości. Hubbard zeznała, że zakończyła znajomość tydzień później. Stimpson mimo to przyszedł do niej w nocy pod pretekstem naładowania telefonu. Kiedy to zrobił, Leah poprosiła, by wyszedł, ale wtedy wybuchnął histerycznym płaczem. Kobieta stanowczo zagroziła mu policją i natręt także tym razem dał sobie spokój. Podczas postępowania sądowego psychiatrzy wydali opinię na temat zdrowia psychicznego mordercy. Psychiatra dr Philip Joseph, zeznający w imieniu oskarżenia, zarzucił Stimpsonowi próżność i bezgraniczny narcyzm. Natomiast dr Shahid Majid z ramienia obrony kontrował argumentami o osobowości borderline, z którą walczył oskarżony. Według niego Stimpson nie potrafił panować nad sobą i panicznie bał się odrzucenia, ponieważ doświadczenie z porzucającą go matką wywołało u niego traumę. Stimpson przyznał, że myślał o zabiciu Molly McLaren jeszcze na jakiś czas przed dokonaniem zbrodni. O tym, że planował morderstwo, świadczyły zapisy z kamer przemysłowych w jednym ze sklepów, w którym kilka dni przed tragedią kupił narzędzie zbrodni, czyli niewielki nóż. Dr Philip Joseph orzekł, że Stimpson miał jasno sformułowany plan zemsty i zabił z premedytacją. Zostało to opisane jako pokłosie głęboko zakorzenionego gniewu, który charakteryzuje osobowości psychopatyczne i narcystyczne. Sąd uznał, że Joshua Stimpson w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytalny. Co więcej, biegli orzekli, iż nigdy nie miał choroby dwubiegunowej. W trakcie procesu towarzyszyły mu 4 pielęgniarki psychiatryczne. Zaczął głośno płakać, gdy prokuratura rozpoczęła sprawę. Kiedy szczegóły jego działań podczas zabójstwa zostały odczytane sądowi, zmarszczył tylko brwi i otarł twarz chusteczką. W milczeniu wpatrywał się przed siebie, gdy 6 lutego wydano wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia Adele Williams w emocjonalny sposób skomentowała werdykt. Był to czyn okrutny, wykalkulowany i tchórzliwy. To był akt niegodziwości. Odebrałeś Molly życie całkiem świadomie, w najbardziej podstępny sposób. Byłeś zdeterminowany, aby ukarać ją za zakończenie związku. Szukałeś zemsty. Miała 23 lata, była piękna i inteligentna. Cierpienie jej rodziny jest ogromne i widoczne dla wszystkich. Jestem pewna, że nie cierpisz na zaburzenie osobowości. Jesteś bardzo niebezpiecznym młodym człowiekiem i będziesz stanowił znaczne zagrożenie dla kobiet przez bardzo długi czas w przyszłości. Zgodnie z wyrokiem, Joshua Stimpson będzie miał szansę na przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 26 lat kary. Aby do tego doszło, musi zostać uznany za niestanowiącego już zagrożenia dla społeczeństwa. Nie trzeba mówić, jakim ciężarem dla rodziców była śmierć Molly. Państwo McLaren na sali sądowej wylali morze łez. W okropnym położeniu znalazł się Doug McLaren, do którego wieści o śmierci córki dotarły, gdy pracował na statku nieopodal wybrzeża Senegalu. Tysiące kilometrów tęsknoty za domem zamieniły się w bezgraniczną rozpacz. Molly była na ostatnim roku studiów.
Nie zdołała ich ukończyć, ale rodzice odebrali symboliczny dyplom honorowy w imieniu córki podczas uroczystości uniwersyteckiej. Przyjaciele oraz rodzina postanowili, że słuch o niej nie zaginie. Utworzyli specjalną fundację sygnowaną jej imieniem oraz nazwiskiem, która działa do dziś i wspiera osoby dotknięte zaburzeniami odżywiania. Co sądzicie o tej sprawie? Napiszcie o tym w komentarzu pod filmem na YouTube bądź Spotify i nie zapomnijcie ocenić mojego podcastu. Konrad Szymański, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Sonder, poznaj nieznane historie.